Dobra, dostałem wreszcie wypłatę ze studia. Ach. Może kupię se Minecrafta. Dobra, mam Minecrafta. Kosztował aż 100 zł. Z moich 5000 zostało 4900. No ale dobra, mniejsza o to, może stworzę świat sobie. Dobra, teraz nazwę sobie ten świat. Nie, na przykład człowiek kloc. Niech będzie i tworzymy go. Wow! O, dobra. Dodało mnie już gdzieś. No, grafika nawet niezła. No. Piękna gierka. No i to też oczywiście prawdziwe piękno. Jeden do jeden ja. Chwila, muszę się obejrzeć tutaj dokładnie. Wow. Jak ja mam się zobaczyć z tyłu? Halo? Halo? O! Udało się. Widzę siebie z tyłu. No, no i klasa to jest dopiero. Dobra. Nie wiem, co ja mam zrobić najpierw? Nie wiem, myślę, że chyba muszę obejrzeć jakiś poradnik, bo zupełnie nie wiem, co mam robić. No witam, witam! Czy nie umiecie grać w Minecrafta? Bo jeżeli nie, to słuchajcie, to ja wam powiem. A jeżeli umiecie, to obejrzyjcie tylko reklamę i wypad z tego filmu, ok? Dobra, to możemy zaczynać. Uhu, dobrze, więc zaczynamy tak. Najpierw musicie podejść do tego drzewa, dokładnie tego. Nie możecie do innego podejść, może musicie do tego dokładnie. Nie możecie podejść do innego, słuchajcie, to jest bardzo ważna zasada. Więc tak, jak już podejdziecie do tego drzewa, to wtedy musicie je wykopać, rozumiecie? Ale musicie zawsze kopać ręką, nie możecie kopać niczym innym niż ręką, bo siekierą się nie da, bo siekiera zatruwa tylko grę i zajmuje mnóstwo pamięci, 50 giga zajmuje w komputerze, więc zawsze musicie kopać ręką. I teraz, jak już macie drewno, to wtedy musicie, powiedz do wody musicie i je tam wrzucić. I jak już wrzucicie to drewno do wody, to potem musicie znaleźć jakiś kamień. Ten kamień musi być w górze i musicie zacząć go kopać ręką, bo w Minecraftie wszystko trzeba kopać ręką, niczym innym nie można. I właśnie jak będziecie kopać czymś innym niż ręką, to co go nie dostaniecie. Ja nie dostałem właśnie, bo się nigdy nie dostaje kamienia, bo kamień jest dla do... Musi się ukończyć 18 lat, żeby go dostać. Ja już ukończyłem 18 lat, ale po prostu, no co ja poradzę, no nie ma po prostu kamienia tak naprawdę w Minecrafcie, nie istnieje taki blok, więc musicie wykopać dynię. Dokładnie tak, musicie wykopać dynię, najpierw musicie wykopać liście oczywiście, a potem musicie wykopać dynię, bo jak dostaniecie dynię, to potem musicie ją włożyć tutaj, żeby przerobić na nasiona dyni, z których robicie crafting table, który się nie pojawi. No i potem musicie wykopać dużo dirta, bardzo dużo. Tutaj ja właśnie sobie wykopię. Ja sobie wykopię tutaj dirta, bo musi być bardzo dużo dirta, słuchajcie, bo dirt to najtwardszy i najlepszy budulec w całym Minecrafcie. Słuchajcie, i jak coś się mówi się Minecraft, tylko Minecraft, mówi się Minecraft, bo Minecraft to jest po irlandzku i tak się nie mówi, tak mówią tylko Irlandczycy, a normalni ludzie, tacy jak my na przykład, nie mówią. W ogóle też taką, mam taką dla was ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że Minecraft powstał w Czadzie? Dokładnie tak. A była współpraca z Nigerią i z Mali, kiedy tworzyli Minecrafta. Więc naprawdę bardzo fajny ten, bo Afryka to oczywiście najbogatszy kontynent na świecie. Tam każdy mieszkaniec ma telefon i komputer. No i dobrze, wracajmy teraz do poradnika. Budujemy teraz tą wieżę z dirta, prawda? Musicie wykorzystać całego dirta, jakiego wykopaliście. Musicie go wykopać 10 tysięcy, ja wykopałem 10 tysięcy. O! I jak już wybudujecie, to musicie wskoczyć do żwiru, bo jak wpadniecie do wody, to zginiecie, a jak wpadniecie do żwiru, to właśnie wtedy nie zginiecie, więc... No akurat nie trafiłem w żwir, ale dobra, mniejsza o to. No, ja wiem, że ludzie chcieliby zarobić na głupotach też niektórzy, ale szczerze to ja wiem, że... To jest kłamstwo, bo to brzmi zbyt abstrakcyjnie, zbyt głupio,
A ja potrzebuję prawdziwego poradnika do Minecrafta, bo nie wiem zupełnie jak się gra w tą grę. Jeszcze sobie poprzeglądam tego YouTube'a i zobaczymy, czy znajdę coś normalnego. No, witam was w dzisiejszym filmie i dzisiaj nagrywam poradnik dla początkujących, jak grać w Minecraft. Jak coś mówi się Minecraft, nie Minecraft, Minecraft, nie Minecraft. W sensie Minecraft, Minecraft tak, a Minecraft nie, bo Minecraft to jest takie powiedzenie, tak mówią z natury takie małe dzieci bardzo. No a ja was dzisiaj nauczę jak grać w Minecrafta, więc tak, jeżeli już stworzycie swój świat survival, to musicie po prostu poszukać jakiegoś drzewa, nieważne jakie, ten może być różne, każde może być. I wykopcie je, zazwyczaj 6 kawałków wystarczy, oczywiście też polecam zrobić sobie siekierę, żeby szybciej kopać później drzewa jeszcze, jakby się do czegoś przydały, bo to nie jest tak, że jak zdobędziecie diaksy, to od razu, już nie muszę drewna, nie potrzebuję w ogóle drewna, to nieprawda, słuchajcie, drewno jest potrzebne bardzo często, nawet jeżeli już macie super wyposażenie jakieś. No i generalnie tak, jak już macie to drewno, tutaj je dajecie i wyciągacie deski, z których potem robicie crafting. Jeżeli chcecie wolniej, jeżeli jeszcze nie jesteście doświadczeni i wolniej go robicie, to róbcie tak. Dobrze. I teraz tak, jak już macie crafting, zróbcie takie dwie deski, zróbcie patyki. Następnie najpierw kilof musicie zrobić, drewniany, potem ewentualnie miecz, ale to jest niepotrzebne, bo miecz raczej taki do niczego nie służy za bardzo, tylko kamienny miecz jest lepszy, bo kamienny miecz więcej zadaje i ogólnie bardziej się przydaje, ale mniejsza o to. Więc tak, musicie potem się zobaczyć w jakim biomie jesteście i popatrzeć za jakimiś zwierzętami, jakie widzicie. To musicie wyjąć miecz, możecie też to łapką zrobić, ręką. Wyciągacie miecz i musicie je zabić, bo one, bo z nich będziecie mieli jedzenie oraz skórę, a często początkujący robią sobie zbroję ze skóry, więc naprawdę te krowy też wam się przydadzą pod tym względem. Też ich jedzenie upieczone też dużo daje głodu, załatwia. Dużo głodu wypełnia, więc też jak najbardziej polecam ich je zabijać. Kurczaki też możecie, wszystkie zwierzęta, one wszystkie dają mięso. I zaraz sobie, jak nastanie na moim świecie noc, ale ja to zrobię komendą, żeby wam pokazać, to wam pokażę, z jakimi potworami będziecie musieli się zmagać, kiedy będzie, prawda, noc. Bo noc też w Minecrafcie oczywiście jest. I ja wam pokażę zaraz, jak się trzeba zachowywać w nocy, co najlepiej zrobić, jeżeli dopiero zaczynacie. I ogólnie, więc sobie wpisujemy time set night. O, i tak wygląda właśnie noc, jest ciemno. I słuchajcie, teraz zaraz zaczną się tu pojawiać takie stwory. Polecam też wcześniej pójść do kopalni jeszcze za dnia, do tego sobie wrócimy jak będzie dzień, żeby pochodnie zrobić. Już zaraz te stwory się tu pojawią i zaraz będziemy z nimi walczyć. Tylko że trzeba chwilę poczekać, bo one się spawnują. Przypominam, że moby spawnują się tylko przy graczu i nie ma opcji, że one się zespawnują gdzieś indziej. Chwila, dam sobie pochodnie. Torcz. Dobra. No i niestety nie ma Optifine'a. O, już pojawił się pierwszy stwór. To... O, tutaj. To jest zombie. Bije on na blisko. Zobaczcie, o tak. A tego musicie się całkowicie strzec. To jest creeper i on wybucha. Zobaczcie. Właśnie tak. Więc na creepera też musicie uważać. I teraz tutaj pająk będzie. O, a tu jest, słuchajcie, szkielet. Z nim też nie polecam, do niego też nie polecam się zbliżać. Oj,
zaraz ginę. O, a tutaj macie jedną z lepszych rzeczy. To jest wioska, słuchajcie. I mieszkają w niej tylko przyjaźni wieśniacy. Tutaj też są łóżka, możecie wieśniaka obudzić, on wam nic nie zrobi, wieśniacy są niegroźni. Ale też jest tutaj w wioskach rzecz, która może jakby... w sensie to zależy, jak duża jest wioska. Więc tak, tutaj się pojawiają często te golemy. Dobra, zabiłem go. No ta wioska akurat jest mała. Często też w większych wioskach możecie znaleźć jedzenie. No tutaj nie ma wioski dużej, jak widzicie, ona jest mała dosyć, tutaj tylko jeden, a tam jest jeszcze, ej, dobrze ukryte. No więc jak widać, to jest właśnie wioska, tutaj są dróżki, możecie ją poznać po tym, że widzicie jakieś światło w oddali, ale uważajcie, bo to może być też lawa. No więc tak, ta wioska jest w górach akurat, o Boże, jaka ona ogromna jest. O, i w takich domkach musicie patrzeć na takie domki, bo w takich domkach jest skrzynka i tu często jest jedzenie, możecie to sobie wziąć, wieśniacy nic wam nie robią za to, że otwieracie jej skrzynię. Tutaj jeszcze jest, prawda, kontynuacja tej wioski. Pójdziemy sobie tam, żebym wam dokładnie pokazał, jeszcze przejdziemy do ostatniej rzeczy, czyli kamienia i będziecie mogli już przejść do swojego Minecrafta i zacząć grę. No tutaj jak widzicie, ta wioska jest mocno porozkładana po całym tym. Po całym tym biomie, w sensie nie po całym biomie, ale po prostu jest ten, w innych miejscach jest większa. Tu jest jeszcze kontynuacja, jak widzicie. No i teraz powiemy sobie o tej rzeczy, która jest mniej bezpieczna w wioskach, a mianowicie golem. Jeżeli go uderzycie, to jak widzicie, zaatakuje on was, więc nie polecam tego robić, bo on wtedy, wiecie, broni się. To jest stworzenie neutralne i właśnie do niego jego lepiej nie bić, bo wiecie, bo wtedy możecie mieć problem, dlatego że on was zabije i to na hit 2, jeżeli nie macie zbrojki oczywiście, bo jak macie diamentową zbrojkę, no to to wam nic nie zrobi za bardzo w tak w chwilę. No ale no, no musicie uważać właśnie też na golema. No więc kamień wykopujecie drewnianym pilofem. Ja wam nie muszę tego pokazywać, bo to jest łatwe. Po prostu klikacie i przytrzymujecie lewy przycisk i wtedy pilofem kopiecie kamień. Tutaj chwila, tylko pozbieram moje rzeczy. Kilof mam? Nie, kilofu już nie znajdę raczej. O, jest kilof. No i robicie to tak dokładnie. No i teraz możecie już pójść, odpalić, a jak coś jeszcze z kamienia wam nie wypadnie kamień, tylko bruk. No, więc możecie teraz już przejść do swojego Minecrafta. Mam nadzieję, że ten poradnik wam pomógł. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema! Wow.
Dobra, Boże. Uciekłem tym gościom. Jestem w tej puszczy cholernej. Ale... niezły domek. Krowa. Nie, no dobra, krowy na razie nie będę zabijał. O! Co jest? Co to jest? Co do cholery? A!